Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Blue i ostatnio także gry właśnie na wejściu, a raczej wyjściu z miasteczka Lavender. No i w dzisiejszym odcinku, tak nietypowo, przejdziemy sobie dalej, ale możliwie jak najbardziej przy tym omijając trenerów, co może być niełatwym zadaniem. No ale na ile się to uda, na tyle się to uda. Któregoś z tej dwójki muszą pokonać. Zerknę jeszcze na moje poksy. Growler na froncie, więc myślę, że chyba będzie dobry na tą trenerkę. Co jest urocze? Oba jaki Pokémon jest uroczy, okrągły i puchaty? Może Jigglypuff? Albo Clefairy? Nie wiem, ale pewnie któregoś z tych popsów trenerka nam zademonstruje. Ale dobra, Clefairy. No to leć Graveler i załatwmy sprawy szybko. Rockfly! Dobra, i Sing nie. Trafiony niestety. No dobra, trudno. Więc Growler będzie sobie spać. Natomiast Clefairy Growl, co może utrudnić dalszą walkę. No dobra, Growler śpi dalej i tu znowu Growl. No nie. No dobra, czekamy aż coś się zacznie dziać. Double Slap. To jest atak, który podobnie jak Fury, tak uderzy od 2 do 5 razy. Jakąś nie za dużą siłą, około 20. No i 4 razy uderzył. Będzie jeszcze 5. No nie. To już było blisko maksymalnej ilości razy. No a słabsze jest to, że to właśnie wszystko tak długo trwa, bo za każdym razem jest not very effective. Albo super effective. Zależy się od ruchu. Też akurat te ruchy uderzające wielokrotnie zazwyczaj są typu normalnego. Z pewnymi wyjątkami, ale to takie pojedyncze przypadki. Dobra, i kolejnym boksem jest kolejny Clefairy, jestem po dwóch growlach. Także mój Rock Throw nawet może uderzyć dość słabo. No właśnie. Więc walka ta do najprostszych nie należy, mimo wszystko. No w sumie mam połowę ataku, więc no, trudno się dziwić. Dobra, tackle i załatwiamy Clefairy. Dobra, wygraliśmy. Jak dobrze pójdzie, dobra, dosyć. Nie bądź taki nieprzyjemny dla moich Clefairy. Dobra, jak dobrze pójdzie, to będzie ostatnia walka tej ścieżki, przynajmniej na razie. Dobra, ja chcę sobie ściąć to drzewko. Pójdziemy sobie troszkę skrótami. Przez tę tutaj zatoczkę z wysoką trawą. W sumie to można znaleźć parę też nowych poksów. Znaczy parę, w zasadzie to chyba tylko jednego. No ale dobra, można znaleźć. Dobra, i teraz tak. Ten trener też jest magiczny na swój sposób. Może zademonstruję później, o co mi chodzi. Jakby centrum handlowe Celadon ma naprawdę ogromny wybór. Dokładnie, to jest jeden z celi mojej wycieczki. Dobra, itemków sobie poszukam może innym razem, jak będę wracał. Natomiast na razie spieszy mi się po nowego Pokemona i nie chcę tak omijać tych trenerów. A pewien nowy Pokemon, już pewnie się co niektórzy mogą domyślać, o jakiego mi chodzi, kryć się właśnie będzie w mieście. Zresztą o pewnych śpiących Pokemonach, które pojawi się niedaleko z Celadon. No dokładnie, takowy się pojawił. Dobra, i to mam właśnie takie podziemne przejście, bo oczywiście przez te do miasta Saffron przejść nie możemy. Dobra, i tak, nim zaczniemy jakąkolwiek eksplorację miasta Celadon, to ja sobie pójdę, tu mam taką właśnie przyjemną muzyczkę, pójdę sobie tutaj, tędy. Bo tu będzie kryć się kolejny Pokémon, którego chciałbym dołączyć do mojej drużyny. Co to za budynek? Co tu jest więcej? O tym dowiemy się później, natomiast uważam, żebym jeszcze miejsce w drużynie mam. Dobra, więc tu coś mamy. Wiem wszystko. Fajnie, natomiast ja wiem, że to jest Pokémon, którego bym chciał. Tu mamy coś na temat TM-ów. Jest ogólnie ich 50. Jest również 5 HM-ów. I opis Corporation. Wiem wszystko na temat świata Pokémonów w twoim Game Boyu. Tak więc jakby zbieraj przyjaciół i łącz się z nimi. Spoko, natomiast tutaj jest Eevee! Tak jest, to jest jeden z takich znajdźkowych Pokémonów, które możemy znaleźć i w grze jest tylko jeden. I tak, Eevee to jest właśnie ten Pokémon, którego mieliśmy okazję zobaczyć też u Billa na komputerze. No i w Eevee jest to ciekawe, że on właśnie może ewoluować w jednego z trzech Pokémonów, w zależności jakiego na nim
To już uprzedza troszeczkę fakt, kamienia ewolucji użyjemy. No i normalnie jest z typu normalnego, najlepszą statystyką jest specjal, co ciekawe. No i jest na ataku oraz sand attack. Dobra, i teraz tak, porad dla trenera. Używając kabla możemy właśnie korzystać z pewnych opcji, jak chociażby Colosseum bądź Trading Center, gdzie w Colosseum możemy walczyć z przyjaciółmi, a w Trade Center możemy wymieniać się Pokemonami. A jak się połączyć? No to jak mamy połączone kablem dwa Game Boye, to wystarczy, że pogadamy właśnie w Pokemon Center z odpowiednią osobą i już się łączymy. Tak jest, także opcje łączności też wam pokażę jak najbardziej. Gram na prawdziwym sprzęcie, więc to nie jest żaden problem. Także się też będziemy wymieniać jak najbardziej. No i teraz tak, jeszcze z miasta Celadon jedną rzecz będę chciał sprawdzić, chcę się odwiedzić. Dobra, tutaj zastanawiam, czy przypadkiem jakichś przedmiotów nie ma ukrytych, bo aż się prosi, żeby coś tutaj było. Piękne lasy, wkoło zielono. Wiem, że tutaj jest trochę tych przedmiotów, ale to nie pamiętam, gdzie one są. A tak na ślepo to trochę za dużo łażenia by było. Dokładnie miasto sobie pozwiedzamy później. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym zdobyć przedmiot do ewolucji Wiego, obrać jakąś najlepszą z możliwości dla niego. Tak, tu mamy największy Pokémon Mart właśnie, czyli centrum handlowe wręcz. Dobra, i teraz tak, mnie interesuje piętro bodaj trzecie. Po drugie. Trzecie. Teraz tu albo były te emy, albo to, czego szukam. Jest. Dobra. I tak. Kupić sobie warto w sumie wszystkie kamienie ewolucji, bo wszystkie mi się przydadzą. Ale dobra, może się z nim strzelam. Na razie wezmę ten, który mnie najbardziej interesuje, czyli to będzie Thunderstone, czyli już wiadomo, że mój Eevee będzie Jolteonem. Dobra. Natomiast teraz tak. Jeszcze tylko musiałbym pomyśleć, jaki poziom będzie najbardziej optymalny dla ewolucji Eeveego w Jolteona. No to zaraz zobaczymy. Dobra, tymczasem tak, ja się będę wracał z powrotem do właśnie właśnie rzek. Tylko tak, ja jeszcze chcę sobie zerknąć. Czemu te strony są takie ciężkie w wersji mobilnej? Dobra, game data. Chcę zobaczyć Learn set dla pierwszej generacji. Jesus, czego to tak ciężko? Jest to gdzieś? Jest. Dobra, generacja pierwsza. I tak, Eevee na 27 poziomie będzie chciał poznać Quick Attack. Super. To dobrze. I teraz tak. Znowu muszę lecieć na samą górę, boż. Dobra, Jolteon. A Jolteon, wiem, że na którymś poziomie trzeba go ewoluować, żeby poznał odpowiednie ruchy. Dobra, i tak, przez level on na poziomie w generacji pierwszej i 31, to mówię 27, 31. Dobra, czyli dwa levele muszę wbić Eevee, tak jak jest. Dwa, on chyba w 25 poziomie jest. Tak, i następnie na 30 muszę go ewoluować, żeby na 31 mógł poznać odpowiednie ruchy. Wow. Dobra, no to tak. Tutaj gdzieś na pewno są jakieś przedmioty. Dobrze, się wydaje się być większa, aniżeli to z Cerulean do Vermilion. O, ale jest eliksir na przykład. W zasadzie tu jest napisane eliksir, a w kolejnych grach to chyba był po prostu eliksir. Dobra, nie wiem. W każdym razie tutaj jeszcze więcej rzeczy oczywiście jest. Dobra. Także szukamy. W ogóle jest taki jeszcze przedmiot i ten finder, ale on w sumie tak jest średnio użyteczny. Akurat z tej generacji przynajmniej. Ale jak go zdobędę, to też wam pokażę, jak to działa. Dobra. Dobra, tak, dobra. Każdą krateczkę trzeba przeszesać. To co najmniej dwa przedmioty są. Tym ukrytym. Tym tajnym przejściu.
Dobra, gdzie coś jeszcze jest? Idę po krateczka, krateczka i sprawdzam wszystko przyciskiem A. Przeczesamy sobie jeszcze okolice schodów. Dobra, i idziemy. Jeszcze dwa rządki. Nie, to w zasadzie jest tej samej wielkości, tylko przez to, że jakiś. Znaczy, no po prostu, że tak powiem, w kierunku wschód-zachód to przejście idzie od lewa do prawa. W zasadzie od prawa do lewa. O, jest nugget. To wydaje się być ono jakby większe. Ale tak samo są jakby cztery rządki. Tak jak to było wcześniej. Dobra, a jest nugget, dodatkowy hajsik. Pytanie, czy coś jeszcze będzie. Jest całkiem sporo z tych ukrytych takich przedmiotów, które nie są widoczne. Twórcy się postarali, żeby w grze było co odkrywać. No dobra, to w zasadzie mogę wam pokazać jeszcze pewną ciekawostkę, która wiąże się z tym oto tutaj trenerem. Bo w sumie mogłem się teleportować używając kadabry, ale tak przeszedłem, żeby ten teren tutaj był i jeszcze odkryliśmy przejście. To w sumie dobra, jeszcze mamy coś. Podziemne przejście z Radon Lavender, okej. Otóż tak, jeżeli mam takich terenów, że po prostu wchodzimy od góry i ten trener nam się pojawia w kratce dolnej, to można zastosować pewien trik. Ogólnie takich terenów tu co najmniej czterech jest w tej grze. I jeżeli coś takiego zrobimy i otworzymy menu, bo możemy je otwierając, wchodząc na kratkę, w tym momencie, gdybym nie otworzył menu, trener, że tak powiem, przyłapałby nas i mielibyśmy walkę. Natomiast w tym momencie możemy z walki uciec. Na przykład korzystając z teleportacji kadabry. Więc przeniesiemy się do ostatniego centrum pokoju, w którym się czułem. Trener niby nas zaprasza do walki. Ale my uciekamy! I tak, teraz nie mogę otworzyć przyciskiem start menu, co ciekawe. Jesteśmy właśnie w takim lekko zbugowanym trybie. Natomiast właśnie teraz jedyne co możemy zrobić, to pójść na walkę z dzikim Pokémonem lub ewentualnie z trenerem. I tak, jeżeli teraz podejdziemy do trenera, to musimy mieć co najmniej jedną kratkę przerwy. Czyli jakbym podszedł tak bezpośrednio blisko i teraz na przykład zagadał, to nic z tego by nie wyszło. Musimy podejść co najmniej z jedną kratką przerwy, żeby walka mogła się zacząć. Cześć młody, chcesz zobaczyć moje Pokémony? Spoko. Dobra, walczymy jak zwykle. Zaczynają się glitche. To jest tak zwany... Mówi się o tym, że to jest Mew Glitch, ponieważ właśnie tego Pokemona można zdobyć przy wykorzystaniu tego błędu. To jest jedyny sposób, żeby złapać go tak po prostu w grze. Legitnie czy nie legitnie, to już kwestia, że tak powiem, indywidualna. Natomiast no można ten sposób złapać naprawdę masę rozmaitych Pokemonów. To jest po prostu ich ogrom. Dobra, na razie skupmy się na walce. Tak więc mamy trenera i dobra. XP i Eevee'ego będzie ciężkim tematem, ale dobra, spróbujemy. Dobra, leć Eevee. Eevee sam w sobie nie jest jakoś super dobry. Dobra, myślę, że chyba Tail Whip Monsanto tak. O, to tak Lenton będzie tłukł i tłukł. Ale nie wiem, czy Sopon go pierwszy nie załatwi. Chociaż nie, mam dobry specjal o trenerze. Dobra, 4 takle, może 5. Jakby tak kryt wsiadł, to byłoby całkiem spoczko. Dobra. Kolejny raz tackle i jeszcze będzie jeden. W sumie całkiem spoko wygląda Eevee od tyłu. Dobra. To tak. O nie, mój Pokémon. Dobra, wygraliśmy i teraz normalnie możemy otworzyć menu. Także teraz wróćmy się do Lavender, korzystając z teleportacji. To samo możemy też zrobić w Cerulean, przy tym trenerze obok mostu, który był w trawie. Mają dokładnie ten sam efekt. Jak teraz próbuję wyjść z miasta tym wyjściem, samo otworzyło mi się menu. Ja nic nie robiłem. Jak teraz wyjdziemy, zaczyna się walka z dzikim Pokémonem! Tak jest, i tym dzikim Pokémonem jest... Tentakul. Każdy Pokémon spotkany w ten sposób ma poziom 7, żeby było ciekawie. Nie będę go łapał, bo to jest Glitchmon, znaczy no Glitchmon, no dobry Pokémon, można go wziąć sobie do drużyny, normalnie spełnia, że tak powiem, swoje zadanie. No i w ten sposób możemy spotkać naprawdę ogrom Pokémonów. To jakiego Pokémona spotkamy zależy od jakiego trenera pokonamy. Tak jak wspomniałem, może być to nawet Mew, jeżeli pokonamy na przykład tego trenera ze Slowpokiem, który był nad Cerulean, więc...
Można przed Beastie mieć Mew, w razie czego. Tak samo jak można zdobyć w pełni wyewoluowany Pokémon na poziomie 7, jak Dragonite, Gengar, legendarne ptaki, Mewtwo. Takie poksy ekskluzywne dla poszczególnych wersji, poksy, które ogólnie ciężko zdobyć, jak chociażby Porygon, Trade ekskluzywy, Mr. Mime, Jinx, wszystko można prawie że zdobyć. Plus Missingno, o którym powiem więcej w swoim czasie. Dobra, jedziemy. Nie bawimy się w glitche. Jestem takim hazardowym, czadowym gościem. Spoko. A, jeszcze zamiast teleporta przy tym glitchu jeszcze można użyć ewentualnie flya. Też działa. Dobra, w każdym razie Eevee kontakt Growlithe. No tutaj nie ma większych szans. Wyślemy Gravelera. Dobra, Bite. Dobrze, że nie Roar. Jakby wyrzucił oczko Kadabrę, to mogło być średnio. Dobra. Rockfroy! A propos Growlithe'a, właśnie można go spotkać na tej ścieżce w wersji Blue. Natomiast tutaj, znaczy w wersji Red, a właśnie w Blue jest tutaj Vulpix. Dobra, Red Sportem Eevee. Mógłby się pobić nawet Eevee, ale z drugiej strony na razie on tak chyba średnio by sobie radził. No zobaczymy. O, Vulpix jest nawet szybszy. Ale w sumie obrywa i to tak nie najgorzej. Roar nie podziałał, to dobrze. Dobra, znowu Tailwhip. Taki quick attack w jego wykonaniu mógł być trochę niebezpieczny, ale się udało. Dobra, rozwaliłem go. W sumie Eevee na razie jest na całkiem optymalnym poziomie na tą ścieżkę swoją drogą. No, przegapiłem coś istotnego. Dobra, mniejsza. Idziemy z powrotem do centrum Pokémon, żeby się podleczyć. Bo tam jeszcze będą trenerzy z innymi poksami ogólnie, więc też jakieś zmiany pewnie będą. I tak, w zasadzie to musisz odesłać Kadabrę do boksu. Także zrobimy sobie troszkę miejsca, żeby już nie korciło korzystać z glitchy. Glitche nie są do końca dobre, oj nie. Chociaż pokażę wam ich jeszcze parę. Ale to dopiero jak będzie ku temu okazja. Na kolejne fajne glitche trzeba mieć surfa. Czyli kolejną technikę z HM. Także jeszcze troszkę, dobrze. A natomiast, trener jest na przykład tutaj. Górskie powietrze jest wspaniałe. No tak, mam tu dość w sumie górską scenerię. No i dobra, kolejny trener wspinacz, który wysyła tym razem do walki Onixa. Poziom 19. Dobra, leć Eevee i Pokémon i leć Ivysaur. Oczywiście jesteś najlepszy na tego typu przeciwników. Typu właśnie kamiennego zwłaszcza. Dobra, Onix pokonany. Dobra, i teraz tak, Graveler. Oczywiście chcę, żeby expy wpadły też dla Eevee'ego, więc będziemy trochę metodą właśnie wymienną tutaj trenować. Choć Eevee de facto nie ma najmniejszych szans z Gravelerem. Eevee może jeszcze ewoluować też w wodnego i ognistego Pokémona. No i ten wodny to już faktycznie, czyli Vaporeon, mógłby skosić takiego Gravelera, o ile oczywiście byłby w stanie poznać jakiś optymalny wodny atak. Dobra, Graveler pokonany. I pięknie. A, to oczyściło mi głowę. Okej. Dobra, idąc dalej. Tak, tu i tam jak z drzewka pamiętam zebrałem, ale tutaj te rylki nie pokonałem. Czuję się troszeczkę wykończona tą wspinaczką. No tak, trzeba było przewędrować przez cały Rock Tunnel. Dobra, Junior Trainerka, fakt, że bądź razie chce się bić i dalej od walki PGA. Dobra, leć Eevee i myślę, że poradzisz sobie z niebezpieczniejszego problemu, o ile nie będą siadać jakieś Eevee tylące stand ataki. Whirlwind, bezskuteczny. Nie wiem czemu sobie przeciwnikom to ciągle nie wychodzi. Czy tam jakieś różnica levelowa na to wpływ? Trudno powiedzieć. Dobra, w każdym razie, jeszcze dwa razy dostanę. Dobrze, nie dwa razy skryta. Dobra, w każdym razie PG pokonany, no i zostaje jeszcze jeden Pokémon i 26 poziom dla Eevee'ego. Dobra, super. Pidgeotoy. No tutaj trochę więcej expa będzie za Pidgeotoy, o ile uda mi się go wykończyć. No i Quick Attack. Dobra,
Właśnie też chcę, żeby Eevee poznał Quick Attack, no i wtedy by mógł go śmiało ewoluować w jego wyższą formę. Dobra, jeszcze dwa ciosy. Ten Pidgeot to jest nawet szybszy, mimo niższego poziomu. Sandy tak. Dobra, bym tylko trafił. Dobrze jest. Dobra, 506. Nie udało mi się. No nie. Dobra, co ja jeszcze patrzyłem ten znak? Chyba tak, Rock Tunnel, tak jest. W razie gdybym jakimś sposobem, odwiedził te miejsce z drugiej strony chyba. Ale de facto się nie da za bardzo przejść inaczej, chyba żebym sobie coś scheatował, to wtedy tak, ale w cheaty się nie bawimy. Dobra, G.I.D.E.D. Dobra, leć Ivysaur. I Razzleaf. O nie, Lixit, nie to miało być. Dobra, na szczęście nie trafił. Dobra, więc coś tam HP odzyskam. 3. Dobra, Razzleaf. Dobra, Geodude pokonany. I kolejnym boksem będzie Onix. No to Onix coś tam więcej XP da. W sumie śmieszne są, że sprajciki niektóre. Chociażby właśnie, że Eevee ma byczka. No dobra, to chyba ogólnie jest czworonożna kreatura. Niech im będzie. O nie, Bind. Bind działa podobnie jak Rob. W zasadzie niemal identycznie. Ogólnie jest kilka takich ruchów, z czego kilka też jest właśnie typowych, na przykład Fire Spin typu ognistego, Clamp typu wodnego. W zasadzie to już chyba wszystkie ruchy tego typu jakie są. Ale Bind jest chyba ciutkę słabszy od Rob. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, już się nie śmieję. Gorączka na chodźcie. Aha, w ten sposób. Dobra. No to idziemy z Proto Lavender, znów się troszkę podleczymy. I w zasadzie możemy zerknąć, co się ciekawego dzieje w wieży Pokémon. Te miejsce też celowo pominąłem, żeby zdobyć wcześniej Eeviego, bo czekać nas tam będzie batalia. I w zasadzie... dobra, to już coś miałem powiedzieć, ale to powiem za chwilę, jak już tam wejdziemy. Dobra, więc chodźmy do wieży Pokémon, która jest właśnie takim, można powiedzieć, cmentarzyskiem, gdzie właśnie dusze spoczywają w pokoju. Przyszedłem tutaj, aby pomodlić się za moją Clefairę. Niestety nie mogę przestać płakać po niej. Przyszedłeś złożyć szacunek Pokémonu? Dobra. Mój Growlithe, dlaczego odeszedłeś? Jestem medium. Duchy tutaj są dość psotliwe. Wieża Pokémon została wybudowana, by składać cześć zmarłym Pokémonom. Pokémony jak ludzie też umierają. Dobra. I tak, jeśli chodzi o to miejsce, to ono jest pełne nagrobków i jest tu ktoś, kogo też znamy. O, cześć, Vix, umarły ci Pokémony? Hej, Hawkins, co cię tu sprowadza? Twoje Pokémony nie wyglądają na martwe. No cóż, przynajmniej ja mogę je odlić, zawalczmy. Chyba, że taka ciekawa teoria, że właśnie nasz rywal tutaj przyszedł pochować swojego Raticate'a, bo od tego momentu w drużynie go już nie ma. Dobra, Eevee kontra Pidgeotto. Ale tutaj użyję Gravelera mimo wszystko. Z tego względu, że no, mój Pox może mieć problemy. W sensie Eevee. Dobra, Rockfroy. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo w zasadzie Sand Attack może być bardzo dużym problemem. Tym bardziej, że trafienie już Rockfroyem nieraz bywa problemem bez Sand Attacku. Ale się udało. Dobrze. Powinno załatwić to Pidgeotto. Nawet czy skrytycznie, pięknie. Dobra, w każdym razie 300 expa. No i Graveler rośnie, poziom 31. Dobra, kolejnym Pokémonem będzie Execute, nowy Pokémon. Dobra, leć, Eevee. Execute jest Pokémonem trawiasto-psychicznym. Jest to taki Pokémon, który przypomina jajka, ale w rzeczywistości są to nasiona. Dobra, krytyczny tackle, hipnoza, łoże szczypany. Dobra, jedziemy dalej. No, znowu kryt, ładnie. Barrage. Barrage jest w sumie nowym ruchem, on uderza
Podobnie jak... Fioruje tak, od 2 do 5 razy. O, potion. O, ty mendo. Dobra. I tak się walnę jeszcze za 2 razy i będzie po sprawie. Dobra, hipnoza wciąż nie trafia, to dobrze. Dobra, execute pokonany. Eevee sobie radzi. Dobra, kolejnym Pokémonem będzie Gyarados. O, panie. Gyarados jest wyższą formą Magikarpa. Skąd żeś ty to wziął? To zupełnie inny team aniżeli wcześniej. Jest to Pox latająco... wodnolatający. No i teraz zastanawiam się, jak tu się bić. Spróbuję Pidgeotto, bo moje ataki trawiaste będą na nim nieefektywne. Dragon Rage. O, żeż kurczę. Na ten moment gry to wciąż jest przepotężny atak. Dragon Rage zabiera dokładnie 40 HP. Tak jak Sonic Boom 20, tak Dragon Rage 40. I żeby było śmiesznie, Gyarados poznaje go bardzo wcześnie. Czemu? Pidgeotto może mieć poważne problemy w walce z tym Gyaradosem. Jeszcze jeden tak naprawdę Rage, Dragon Rage i będzie po mnie. Leer. Kurczę, sytuacja robi się napięta. Dobra, Wing Attack co prawda robi robotę, przywala i tak nie najgorzej, ale Gyarados mimo wszystko się trzyma. Ten dropa na 22 poziomie? Jak to? Ten dropa to najsilniejszy wodny atak, jaki tylko jest. Dobra, leć Eevee. Powinieneś być szybszy, przynajmniej tak mam taką nadzieję. Dobra, Bite. Pewnie jakiś flinch. Dobra, tackle. Yeah! Eevee dobija Gyaradosa. Ale jak on może mieć hydropompę? Co za cheater! Dobra, i Eevee poznał Quick Attack. Dobra, po tej walce będę go ewoluował. Dobra, kolejny Pokémon jest Kadabra. Do walki z Kadabrą spróbuję użyć mimo wszystko Gravelera. Choć wiem, że to taki trochę ryzykowny wybór, bo atak psychiczny może być dla mnie zabójczy. Rockfrog. Czy zabójczy? Może nie zabójczy, ale na pewno przywali, tak. O, myślałem, że nawet mocniej. O nie, oszołoma mi zarzucił. A, ty dziadu. O kurczę, no to trochę komplikuje mi sytuację, bo potrzebuję Gravelera na Charmeliona. Tak trochę bardzo mi komplikuje sytuację. Ale dobra. Udało się załatwić. I kolejnym Pokémonem jest właśnie Charmeleon. No, nieźle on tam podtrenował. Rage. O, w sumie Rage to jest kolejny nowy atak. I ten atak w zasadzie jest w tej generacji o tyle ciekawy, że jak się raz go użyje, to po każdy raz... To ten atak leci cały czas, dopóki praktycznie chyba walka się nie skończy. Co? Kurczę. Co jest z tobą? Dobra, nieważne, ja i tak potraktowałem się lightowo. No i Rage później, za każdym razem jak Pokémon zostaje uderzony atakiem, to Rage się wzmacnia. Jak tam twój Pokédex? Ja już zapałem Kobona. A jednak nie mogę znaleźć nigdzie dorosłej formy jego Marowaka. Wątpię, żeby jakiekolwiek tutaj zostały, więc lepiej się zwijam. Dobra, muszę coś ogarnąć do zobaczyska. Dobra, i a propos Kobona, to właśnie można go znaleźć tutaj w tej wieży. Nawet my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tych duchów. Sylphscope byłby w stanie je zdemaskować. To o jakich duchach tutaj mowa? Jak sobie pochodzimy, to tutaj normalnie można znaleźć dzikie Pokémony i nie tylko. Bo można trafić na ducha. Tak jest. Nie można zlokalizować, czy dowiedzieć się, co to jest. I tak naprawdę Pokémony, tak, duch, wynoście się, i więc zbyt przerażony, by się ruszać. Więc jedyne, co możemy zrobić, to tylko od ducha uciec. Złapać też go nie możemy, żeby było śmiesznie. Także ciekawie. Natomiast poza duchami, możemy tutaj jeszcze natknąć się właśnie na Kobona. Nawet nie mając właśnie Sylphscope, bo Sylphscope, no tak się trudno myśleć, przedmiot, który będzie kluczowy do przejścia tego miejsca. Natomiast bez niego też możemy trochę tutaj pomyszkować. Każdy duch ma nawet swój poziom, bo tak naprawdę tymi duchami są Pokémony duchy, tylko tak właśnie bez Sylphscope nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować. I złapać o dziwo też. Dobra. Kobona może już później poszukamy, to tak w ramach ciekawostki tutaj zajrzałem. Natomiast dzisiejszy odcinek wychodzi już właśnie długi, więc zakończmy go ewolucją Eeviego, bo już Eevee jako Eevee, co prawda poznać bym mógł jeszcze Bite, ale ja chcę, żeby poznał atak właśnie, jakim jest Thunder Shock. Więc Eevee ewoluujemy w Jolteona, czyli jego elektryczną ewolucję. No i ogólnie Jolteon jest Pokémonem o prawie najwyższej statystyce szybkości w grze. Więc jest jeden z najszybszych Pokémonów, tak więc jego głównym atutem właśnie jest Speed.
i specjal. Defense, atak bardzo słabe. No ale jak poznam już w końcu jakiś atak specjalny, a ma to, powinno mieć to miejsce za jakieś 4 poziomy, no to będziemy mogli coś tutaj pomyśleć. Mogę użyć ewentualnie TM-a, ale wolałbym je oszczędzać. Ja to zawsze lubię oszczędzać TM-y, bo później do competitive'a mi się przydają, bądź ewentualnie przechodzenia czegoś innego, innych wyzwań. No dobra, natomiast tak, podleczę tutaj moje poksy i w zasadzie na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcineczek, tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać, zaprosić was na kolejny i cóż, do usłyszonka, cześć!